Czemu to się tak kurde... Nie no, trzeba przyznać, że ten tuning tutaj jest świetny. Dobrze, zostawimy te felgi chyba, albo zwiększmy może. Zostawmy szerokość kół taka jaka jest. Dajmy z przodu trochę mniej ciśnienia, z tyłu trochę więcej. Profil z przodu zmniejszymy może do 30 i a może do 35. O, to wygląda tak dosyć naturalnie. Przydałby się jeszcze większy cal, nie? Ech, może będzie dobrze. Lexus. Fajnie ten Lexus, bo on występuje z silnikiem 2JZ też. Launch control? What the fuck? Dobra, i ten, hamulce dajmy... Czekaj, jak to się ustawiało? Gdzie tu jest przód, a gdzie tył? Front brake... Aha, dobra, dobra. To jest na przód, okej. To dajmy na 85%. Tutaj zostawiamy. No i zobaczmy teraz, jak Lexus będzie śmigał. Bo sobie testowałem tutaj ten poprzedni kwadraciak, to nie ciężko było. Kolor sobie później zrobimy. I znowu... Jezu... Dlaczego... Dlaczego to się tak kurde... Jezu... Nie, zmniejszę ten force feedback. Zaraz go przemalujemy, spokojnie, spokojnie, to wszystko zrobimy. Tylko muszę chyba w tamtej Toyocie pierwszej, coś co się ma na początku, to tylko tamten force feedback jest taki słaby. A w tych innych samochodach katastrofa, ty. Dlaczego tak? Lexus ślizga się bardzo ładnie. Ej, wyrywa kierownicę z rąk, nie? Lexus ślizga się bardzo ładnie, tylko będę musiał się jeszcze go poduczyć. Tutaj widzicie, że jest płynniutko, mocy jest dość. Dawaj, 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 dawaj. Aj! Dobra, zostaję przy tym Lexusie. Ale jeszcze force feedback muszę tutaj poprawić. Musimy tak, zwiększyć damper, bo trochę kierownica za mocno oscyluje, jak się odpala to na takie mocniejsze siły. Dajmy gdzieś, ojej, dajmy gdzieś tyle. Hops. I tu sobie zmniejszymy siłę. To chyba dla każdego samochodu trzeba oddzielnie force feedback ustawiać. Dziwna sprawa. Albo mi się wydaje, nie wiem o co chodzi, dajmy na pół. Dobra, zobaczmy teraz. O! O! Nie chcę zapeszać, ale to jest chyba to. To jest chyba to. Dobrze. No, Lexus kozak jest. Ekstra. No dobra. To teraz tak, robimy tuning tam wyglądu. Może jakoś go pomaluję, naklejki będziemy dodawać sobie później. I idziemy robić konkursy, co wy na to? Dobra? Woo! Dobra, zrobiliśmy. Zobaczcie, nie mogę sobie tu powtórki odpalić, no nie? Ekran jak w Audi ma? Dobra. I tak, tu sobie jeszcze wchodzimy do garażu. Body kits, body. Tu sobie możemy jeszcze wybrać, panowie. Tylko ja bym chciał podejrzeć, ja nie chcę kupować, ja chcę zobaczyć jak to wygląda. I nie mogę. Nie, to jest takie trochę... Jak tu zrobić podgląd? Czyli select. Aha, dobra, jest, jest. O kurde, ty. O shit. Gościu. Ej, tutaj... Jaki poszerzony, ej, kozacko wygląda, nie? O, ty, taki jest fajny. Patrzcie, jaki spoiler z tyłu, co jest? To jest dobre. Ja chcę to. Bierę. Chip, mamy. Idziemy dalej. Jakie fajne! Patrzcie, jakie mody tu są. Takie ledy? Ale kozak. Mi się podobają strasznie światła w tym Lexusie, więc zostawię sobie taki kształt, jakie są, ale te ledy kozackie, nie? O, dzięki za subika, pozdrowionka dla ciebie. Dobra, co tu mamy? Bumper. Kurczę, wszystko jest kozackie tutaj, ekstra. Dobra, lecimy dalej. Maska. Dzięki bardzo za subika, dziękuję. Każde wsparcie się przyda. Pięknie, tu mamy tak, lusterka. Zostawimy te standardowe, nie? Polecieli z fantazją w grze, w realu Lexusa na drift nie widziałem. Latają chłopaki, latają. Nie można powiedzieć, latają Lexusy na ten. Mówię ci. Masz tu napęd na tył, silnik 2JZ w standardzie. Gościu, Lexus IS300 jest naprawdę spoko do latanka. Trochę drogi jest, no nie? No bo to w końcu Lexus. Chciałbym mieć Lexusa tak w prawdziwości jakiegoś. Podobają mi się te auta, nawet te nowe. Gdzie wiecie, te nowe samochody generalnie są takie fikuśne. Potrafią być, no nie? Spoiler tak średnio mi się tu podobał. Dajmy sobie taki spokojny z jakiegoś Subaru czy coś. Albo nie, nie pasuje do ten. O, coś takiego sobie dajmy. Bardzo ładne części tutaj są w tej grze. Jakieś takie lampy, wydechy i siedzenia. Kierownica. Głupio kamera jest ustawiona. Dajmy sobie to. Muszę sobie moją kierownicę wymienić na jakąś inną. Muszę sobie adapterek do Fanateka dokupić i sobie zmienić, żebym miał właśnie taką driftową 32 cm, 35 cm średnicy. To jest chyba 32 cm średnicy. Ona jest trochę mała do driftu. Wolałbym większą. Special Edition? Nie, to nie chcemy. O, te są fajne, niech będą sobie. No i gitarka, kupujemy. Pięknie, mamy. I zobacz. To co, teraz kolor tylko zmienimy. Pączek mówił, żeby na biało pierdyknąć go. No to hej. To nie jest biały, to jest metalik taki, no nie? Możemy też tutaj zmienić na matowy. Chromowany. Kameleon. Candy. Candy fajnie wygląda. I normalny, czyli taki. Dajmy ten Candy może, podoba mi się Candy. I potem za każdym razem jak coś uda mi się fajnego zrobić tym Lexusem, to będziemy dodawać nową naklejkę, ok? Bardzo fajnie działa tutaj system dodawania naklejek, więc będziemy sobie to robić. Teraz tak, kolor felg. Ej, fajnie się tutaj tuninguje te furki, nie? Możemy sobie tutaj porobić coś. Dobra, i na razie dajmy coś takiego, pięknie. I na razie tyle. I tak mówię, naklejki będziemy sukcesywnie dodawać nowe. A teraz idziemy podriftować. Więc tak, odblokowaliśmy sobie tę mapkę. Zobaczymy jak mi na niej pójdzie nowym samochodem. Pojedziemy sobie w dzień. To jest srebrny kolor. No tak. Oż ty kurde, kierownicę miałem skręconą, ale w sumie dobrze, polecimy po zewnętrznej. Aha, jeszcze biegi miałem wyregulować. A dobra, to już na następną traskę. Stój! Aj, Skyline też jest, jasne. Mazdy są też. Pewnie. One są tutaj pod innymi nazwami, ale tak, są. Widzicie, ta trójka mi się za szybko kończy. Ale jak wrzucę czwórkę, to z kolei samochód tak... Myślę, że powinienem krótszą trójkę zrobić. I krótszą czwórkę. Bo na czwórce się auto muli. A trójka, albo dłuższą dwójkę i dłuższą trójkę, o. Na przykład, o, chyba tak zrobię. Dłuższa dwójka i dłuższa trójka. I będzie gitarka. Żeśmy zrobili tunik, wiesz, wyglądu. A zapomnieliśmy o najważniejszym, czyli żeby samochód ładnie latał, no nie? Ta czwórka go strasznie muli. Nie ma siły, chłop. Hamuj. O, myślałem, że się uda przy ścianie, ale był taki wall tap leciutki. Tutaj jest szeroko, także te drifty są, wiecie, takie bez ładu i składu, no nie? Nie, na razie bez onej, na razie trenuję, żeby w ogóle jakkolwiek latać, widzisz, że bez ładu i składu tutaj sobie śmigam. Czekaj, co? Ja dostałem 300 tysięcy za ten przejazd? 354 tysiące, ja mam jakąś 2 razy reputacja. The fuck? Kontej! Nieźle, to chyba za ten dodatek, co żebym sobie dokupował, no nie? Ale tak, online będziemy sobie latać, jak najbardziej. Dobra, musimy wbić sobie w garaż i tutaj zrobimy sobie jeszcze z tymi biegami, nie? Da się to w ogóle tu ogarnąć? A czekaj, to nie tu. Mody. Nie, gdzie to się robi? Katalog, design, test drive. Ej, nie ma tu tego? O, dzięki za subika! Przemasek, siemaneczko. Potrzebuję najlepszy silnik. O, poważnie? Od 11 poziomu tu. Ultimate. Ej, to powinno dać się tu ustawić. Dlaczego tak brzydko? Coś nie tak. No to bez sensu jest. Nie no. Dopiero na Ultimate jest, tak? Aha, to słabiutko. A to co my możemy tutaj zrobić, żeby samochodu tak nie muliło na tej czwórce? Możemy coś z kołami pokombinować. Spróbujmy dać z tyłu trochę węższy kapeć. To powinien łatwiej go kręcić, no nie? A z przodu trochę szerszy. Coś takiego dajmy. I może teraz lepiej będzie latać. Zobaczymy. Test drive i przetestujemy sobie czwórkę teraz. Nie wiem, czy jest poprawa. Musimy sprawdzić sobie na tych takich... Spokojnie, nie mogę tak zmieniać co chwilę samochodu. Musimy najpierw jeden dobrze przygotować, a potem inny. O, chyba teraz lepiej. Na tych oponkach. Dalej go trochę muli przy większym kącie. Ale jest poprawa, bo chociaż śmiga, no nie? Dobra, chyba da radę. Ledwo co ta czwórka, nie? Trzeba go tak ze sprzęgła kopnąć. Kupimy Ultimate pewnie, 11 poziom muszę wbić, więc to będzie zaraz. O kurde, ty... The fuck? Co to, Rosja? Czy jakiś, nie wiem, jakiś Harry Potter? Ale ślisko, ty! Na tej mapie dużo nożnego polecam. Hamulca, tak? Chyba tak, właśnie, bo tu trzeba dużo dohamowywać, masz rację. Spróbuję. Jeszcze raz musimy zdobyć golda. Ile mi zabrakło? Ile ja w ogóle miałem tu punktów? Gdzie to się patrzy? Tak, tu jest nagroda. Miałem 15 tysięcy, tak? Drift. 15 tysięcy chyba, no nie? Tak, tutaj jest, dobra. O Boże, tutaj 15 tysięcy, dobra, no to jeszcze raz. Pyk. Czekaj, gdzie ja jestem? Czemu ja stąd zaczynam to? Aha, dobra, nieważne. Już wszystko gra. Czyli co, dużo hamulca nożnego, tak? Spróbujemy. O, dzięki za protipa, zobacz, o ile ładniej tutaj wszedłem. Co prawda nie był to duży kąt, ale kurde. No, ej, nożny robi tu robotę. Niepotrzebnie szarpałem hamulec ręczny. Tutaj tylko nożny. Hamulec sobie ustawiłem 85% na przód. A i tak udaje się dohamowywać tutaj ładnie. Ło, ale nożny robi tu robotę. Mieliście rację. Praktycznie zero ręcznego. Mało gazu. Cały czas czwóreczka, zobaczcie, bo ślisko. To Lexusik daje sobie radę. Nawet piątkę chyba tu można spróbować. Brzydko to będzie wyglądać, ale... Oj, 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 niedobrze, niedobrze. Wyleciałem z drogi. Złoto chyba będzie, ale... Tutaj taki ładny zakręt spieprzyć. Trochę męska duma boli, nie? Przy każdym transferze trochę hamulca nożnego i bardzo ładnie samochód się stabilizuje. Zrobiliśmy to, dzięki za protipa. Bardzo się przydał. Zobaczcie, o ile lepszy wynik zrobiliśmy, 23 000. Tak naprawdę ledwo co się zmieściłem, no nie? Ale zaliczyłem konkurs. Fajnie, że jest opcja wglądu na Ghosta, żeby porównać najlepszy przejazd. No jest, on czasami potrafi przeszkadzać. Na szczęście dodali tutaj taką opcję, żeby zmniejszyć dym spod opon u swojego ducha, wobec czego on tak aż nie zasłania nam widoku. Na początku miałem bardzo dużo dymu i nic nie widziałem przez ten dym, jak jechałem ze swoim duchem. Okej, ale to nie jest wszystko, bo tutaj jeszcze jest chyba w drugą stronę ta sama trasa i możemy sobie pojechać w nocy. Dobra, wybieramy, kupujemy. Ja już mam 7 milionów. Ej, ja zacząłem live'a, miałem 5 milionów tutaj, a już mam 7, nie? Zajebiście. Dobra, lecimy w nocy zobaczyć. O kurde, jak ja mam kierownicę skręconą. No. Tutaj powinno na początku tą kierownicę automatycznie prostować, bo ja nie wiem, jak skończyłem ostatni drift, nie? Dawaj, 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 Lexus. Prędkość, prędkość. Piątka by się tu kurde przydała, co? Ty, a jakbym sobie te ledy takie pierdzielną zamiast tych lamp, które mam. Ciekawe jakby to wyglądało. Ciekawe jakby to wyglądało, nie? Na lodzie totalnie inaczej się driftuje, no żadna niespodzianka, ale w grze to jest bardzo przyjemne. W ogóle jaki wielki tunel, no nie? Kto takie wielkie tunele buduje? Do czego? No mówmy się, grafika w tej grze nie jest jakaś niesamowita, ale pod kątem radochy z driftu super. Przesadziłem z tą piątką tutaj, co? O, o, o! To nie koniec trasy? Nie, na szczęście koniec, okej. Czekaj, gdzie mam wjechać? Tu? O! Ta grafika nie ma być piękna. Nie no, fajnie by była dobra, ale nie jest zła, no. Da się jeździć, wiadomo o co chodzi. Nie ma jakiejś pikselozy strasznej. 300 000 punktów, ja pierniczę. Strasznie dużo. Dobra, nie da się tutaj tej grafiki podkręcić jakoś? Patrzę, patrzę. Ultra, ultra wszystko jest. Nie da się bardziej. Dajmy sobie trochę większe pole widzenia w kokpicie i lecimy. I tak, to już sobie zrobiliśmy. Tutaj jeszcze mają odnośnie tego, co zostało dodane, zmienione. Automatic Steering Tuning Options. Oni cały czas tą grę ulepszają, to jest spoko. Ja tą grę obserwuję od jakiegoś czasu, ale mało w nią grałem. Dobra, co tu mamy? Springstone, taka traska. Zobaczcie, w sumie jeszcze mam 9 poziom. Jak będę miał 11, to kupię sobie lepszy osprzęt do Lexusa. A może przetestujemy sobie inny samochód, zobaczymy. Nie znam tego toru, dopiero go kupiłem. Więc wszystko się tu może... wydarzyć. Taki nierówny trochę ten tor. No. Jest taki wyboisty. Dawaj, dawaj. Lexus. Za dużo gazu. 5000 punktów zdobyte. Da się tu jakoś oddalić mapkę? Nadal mam tego starego peceta. Nadal mam 1070 kartę i tą starą i 7. Bo w takie gry tego typu to sposób można sobie grać, nie? Ale już na przykład w co? Far Cry'a ostatnio 6 gram. No to już na laptopie tylko i wyłącznie. O, ten mój komputerek nie ogarnia. A czy na średnich by pewnie poszła ta grano, nie? Ale... no po co mam grać na średnich? Ej, zgrzałem się przy tej giereczce. Czy Forza Horizon uciąga? Pewnie. 4. 5 może być już problemem. Oj, 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 tutaj góra, coś... ostry zakręt. Krzywy ten tor strasznie. Cały czas mi samochód takie jakby wyboje pokonywał, no nie? Jakbyśmy na jakimś rajdzie byli czy coś. Wow. No, na tej 4 ciężko. Już węższych opon nie chcę mu dawać, bo będzie ciężko go opanować. Tego autka. I co, jak mi poszło? Chyba coś 25 000 miałem, no nie? Także ledwo się zmieściłem, zobaczcie. No wyciągnąłem z tego samochodu wszystko, co się dało. Bardzo fajnie, ty.